Pierwszy dzień na campo nie okazał się przyjemny dla chłopaków. Chłopcy czują się samotni i odrzuceni, patrząc na witające się dziewczyny. O chłopcy, widzę, że jesteście sami. Bardzo dobrze. Mam dla was pracę. Jaką pracę? Mieliśmy uczestniczyć w ciekawych konferencjach i warsztatach. Na to wszystko jeszcze przyjdzie czas. Uważaj na siebie! Dziewczyny po dokonaniu rejestracji udały się na pole namiotowe. Nie wiedziały, czy poradzą sobie z rozstawianiem namiotów. Na szczęście do akcji wkroczyło dwóch przystojniaków chętnych do pomocy. Siema miśki, spotkamy się na koncercie, pamiętacie? Oja, ale fajny ten kamień, zaklepuję go. Okej, masz moje błogosławieństwo. Widzisz, martwiłaś się, że nie ma tutaj żadnych ciach i będzie sucho. A zobacz, już spotkałaś kogoś. Chodź, zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić. O jacie, świeższych cząść! Zawsze chciałam go zobaczyć na żywo, a nie tylko w YouTube. A ja nareszcie zagram Cybergaja. Tu jest super! Skoro Basia znalazła chłopaka, to na pewno ja też dam radę. Na dodatek będę mogła sama pójść potańczyć na koncercie. Wow, nie dość, że się zakochałam, to jeszcze spełniłam największe marzenie mojej babci. Zagrałam Cybergaja. Zenon, jest 19.35, spóźniliśmy się na kolację. Jak to na kolację? Ja, to już przynajmniej na koncert się nie spóźnimy. Dobra, idziemy. Dziewczyny obiecały. Po co ja tu w ogóle przyjechałam? Głodować i pracować? Przecież obiecały, że ma być tak fajnie. Gdzie idziecie? Na koncert, ale nie wiemy jaki. Jak to jaki? Organowy. To? Serio? Koncert organowy? Same nudy. Nic ciekawego się nie dzieje. To będą strasznie długie 3 dni. Chyba, że skrócimy sobie pobyt. To nieprawda, co mówicie. W ogóle było tak super. Robiliśmy tyle wspaniałych rzeczy. Wieczorem dziewczyny i chłopcy rozmawiają o wrażeniach z dnia dzisiejszego. Chłopcy narzekają i zachęcają dziewczyny do wyjazdu. One jednak są zadowolone z pobytu na Campo Bosco i przekonują ich, aby zostali do końca. Znajomi doszli do kompromisu i podjęli wspólną decyzję. Jaką, dowiecie się w następnym odcinku.